Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej powstają akademickie zespoły sportowe prowadzone przez znane suwalskie kluby. We wtorek podpisano stosowne porozumienia. Władze uczelni, jak deklaruje pani rektor Marta Wiszniewska, chcą stworzyć silny ośrodek sportowy. W osiągnięciu celu mają im pomóc doświadczone, działające od lat na naszej arenie sportowe kluby. Stowarzyszenie Akademia 2012, Ślepsk i Salos. Strony porozumienia zadeklarowały wzajemną pomoc w dążeniu do osiągnięcia wspólnych zamierzeń oraz godną reprezentację barw uczelni na sportowej ogólnopolskiej arenie. Stowarzyszenie Akademia 2012, bazując na swoich drugoligowych zawodniczkach, utworzy Żeński Akademicki Zespół Piłki Nożnej. Dla nich były to pierwsze doświadczenia piłkarskie na tym poziomie, ogólnie można powiedzieć seniorskiej piłce nożnej, z czym sobie nadzwyczaj dobrze dziewczyny poradziły. Na tyle dobrze, że w ciągu jednego sezonu udało mi się awansować z trzeciej ligi do drugiej ligi. Jest to już liga międzywojewódzka, jeszcze nie centralna, ale międzywojewódzka. Uczestniczy w tych rozgrywkach na tą chwilę w drugiej lidze 10 zespołów. Jeszcze nie wiadomo do końca, czy 11 zespół zostanie również zgłoszony. Rozgrywki odbywają się na terenie województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i można porównać to do zasięgu trzeciej ligi piłkarskiej męskiej. Akademickie związki sportowe mają już doświadczenia w zakresie żeńskiej piłki nożnej. Teraz będzie okazja, by je rozwinąć. Z kolei stworzenie silnego siatkarskiego AZS-u będzie należało do zadań pierwszoligowego zawodowego klubu Ślepsk Suwałki. W ciągu najbliższego roku powstanie męska drużyna akademicka. My jako już zawodowy klub chcemy przynieść dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej także bardzo dobre wyniki. To jest zobowiązanie nasze, że w tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa będzie na mapie siatkarskiej wśród uczelni brylować i będzie miała znaczącą pozycję, której do tej pory w ogóle nie miała. Prezes Ślepska już teraz zaprasza do wspólnych treningów. Kolejne podwaliny pod rozwój sekcji siatkarskich położono też wspólnie ze Stowarzyszeniem Salezjańskiej Organizacji Sportowej, która będzie oprócz zawodów organizowała różnego rodzaju imprezy oraz inne propagujące sport wydarzenia. Zrobimy wszystko ze swojej strony, żeby godnie reprezentować Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na arenie sportowej, ale przede wszystkim wychowawczej. Nasze dziewczyny w tym roku, sekcja piłki siatkowej dziewcząt, będzie rywalizowała w takich grupach jak kadetka, junior i trzecia liga. W najbliższym czasie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa skupi się jedynie na dyscyplinach najbardziej popularnych, a do takich należy właśnie piłka nożna i siatkówka. W kolejnych latach, jak nas poinformowano, zaistnieje szansa na rozwój mniej popularnych dziedzin sportowych.